Cześć, tu Kala Art z Kala Art Koronki i Róże. Dzisiaj taki szybki tutorial z serii Triki Szydełkowe. Chciałabym Wam pokazać na próbce, takiej prostej robótki składającej się tylko ze słupków, jak wykonać odwrócone oczka, które były pokazane na golfie. Do poncza, który zaprezentowałam na moim Instagramie i na Facebooku, i kilka osób pytało się o to, jak wykonać właśnie ten efekt, żeby te oczka tak się prezentowały. Nie będzie to tutorial z całego wykonania, z całego tego komino poncza, tak? Tylko jak wykonać właśnie ten odwrócony łańcuszek, tak, ten efekt Wam się spodobał, więc postanowiłam Wam go pokazać. E <tuszy> mając wykonany jakiś rząd e słupków, e mając wykonany rząd słupków, e musimy teraz sobie odwrócić naszą robótkę i zacząć kolejny rząd, na którym będziemy właśnie sobie odwracać ten łańcuszek, który został stworzony właśnie teraz. Czyli jak widzimy od góry, to mamy właśnie jakby taki łańcuszek z oczek i naszym zadaniem jest teraz te oczka położyć, tak jakby je przewrócić, tak, żeby one nam się pokazały jako taki warkocz z przodu. Jestem na końcu rzędu, odwracam robótkę, i teraz to, jak zaczynamy nowy rząd, jest kilka sposobów. Niektórzy robią po prostu dwa oczka, łańcuszka i przechodzą do, dalej do wykonywania słupków. Są osoby, które tradycyjnie robią e, trzy oczka łańcuszka, czyli pseudo słupek, i dalej e, robią e, rząd słupków. Ja swego czasu robiłam w ten sposób, że e, robiłam oczko lub dwa oczka łańcuszka e, i w tym pierwszym jeszcze oczku przerabiałam słupek. W związku z tym miałam jakby dwa słupki w jednym oczku i przechodziłam do przerabiania już po jednym słupku w każdym oczku. Chodziło mi o to, żeby ta krawędź była wyrównana i prosta. Ostatnio znalazłam nieco inny trik jeszcze. I chciałam Wam pokazać, może Wam się przyda. Ten trik przyda się zwłaszcza przy robieniu na okrągło, kiedy mamy jakąś czapkę robioną od korony. I potrzebujemy jakiegoś bezszwowego wykończenia. Chodzi o to, żeby przerabiając dookoła, szef nam się nie krzywił, żeby nie był widoczny. Będzie oddzielny tutorial na zrobienie prostej słupkowej czapki, właśnie z tym szwem niewidocznym. A dzisiaj tylko tak, jako trik. Chcę Wam pokazać, jak można sobie zrobić prosto taki pseudo słupek, trochę inaczej niż zwykle. Wyciągamy sobie to nasze oczko troszeczkę, tą nitkę tutaj, żeby to było takie większe oczko. Obkręcamy sobie tak ze dwa razy wokół nitkę, żeby nam się skręciła. Tak? Przytrzymujemy palcem wskazującym nitkę na szydełku. I teraz nabieramy tak nitkę na szydełko, ale jakby tą skręconą, którą y, mamy, y, z której nam wycho wychodzącą, jakby nam z tego oczka. Czyli musimy sobie zrobić dwa oczka na szydełku, ale jakby z tej nitki, z tego oczka. Czyli obkręcam sobie tutaj i muszą mi wyjść dwa oczka na szydełku. Niestety jest to troszeczkę. Y że tak powiem, wymaga od nas gimnastyki, musimy sobie przetrzymać, bo jeżeli ja puszczę teraz nitkę, to mi znowu wróci do jednego oczka, tak? A chodzi o to, żeby to obkręcić i trzymać w ten sposób, żeby utrzymać dwa oczka, tak, dwa, dwie nitki na szydełku, żeby były. W tym momencie wkłuwam się w to pierwsze oczko, przeciągam nitkę, cały czas tu trzymam palcem, żeby mi nie uciekła nitka. Przez 2 i przez 2. W związku z tym, zobaczcie, wychodzi nam słupek bezpośrednio z tego oczka, ale on nam się nie odchyla. Tak jakbyśmy zrobili oczka łańcuszka, to by nam się odchylały na prawą stronę. A tutaj będzie nam szło to idealnie prosto. Co więcej, mamy tu u góry od razu nasze Oczko łańcuszka, tak? Nasz słupek taki, jakby w prawdziwym słupku nam to się pokazywało. Więc jeszcze raz pokażę, tak? Czyli byliśmy na końcu poprzedniego rzędu, wyciągamy sobie trochę nitkę, odwracamy, obracamy sobie tak, dwa razy, tak? E, e, sobie taki młynek robimy, tak? Jeszcze raz. Czyli mamy wyciągniętą nitkę, Obracamy sobie ze dwa razy, tak żeby nam się ta nitka skręciła, przytrzymujemy y, nitkę na szydełku, obracamy szydełko wokół cały czas tej skręconej y, przed chwilą włóczki, musimy stworzyć dwa oczka, y, dwie nitki na szydełku, bijamy się w oczko, przeciągamy nitkę, raz... Dwa. I wyszedł nam taki inny pseudo słupek. I teraz <laughs> idziemy w naszym rzędzie w kierunku tego, żeby odwrócić, położyć jakby nasze, nasze oczka z poprzedniego rzędu ze słupków z poprzedniego rzędu. Chcemy je odwrócić, chcemy je położyć. Normalnie, już myślę, że sporo osób wie, że stosuje się coś takiego, jak słupek reliefowy prawy czy przedni. I po prostu wbijamy szydełko sobie pod nóżkę słupka i przeciągamy nitkę. Kilka takich Wam pokażę dla przypomnienia, oczywiście. Tak, czyli wbijamy sobie pod nóżkę słupka, e, zaciągamy nitkę przez 2 i przez dwa. I to jest normalny słupek reliefowy. Jak odwrócimy sobie naszą robótkę, to oczywiście te oczka nam się odwróciły. My widzimy, że te oczka są odwrócone. Ale jednocześnie mamy tutaj widoczne, e, mamy tu widoczne nitki, które nam, którymi zahaczałyśmy o snóżkę słupka, tak? W związku z tym robi nam się tutaj tak grubo. Jest to też fajny efekt, oczywiście, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, też jest to sposób na relief, tak? No niestety nie każdemu to się musi podobać. W związku z tym, żeby zrobić to trochę łagodniej i żeby tylko nam ten łańcuszek się położył, tak? To już Wam pokazuję, jaki jest ten trik. Patrząc na słupek od tyłu jak jesteśmy, widzimy, że z góry mamy dwie nitki. Tak, dwie nitki tworzące nam taką łezkę, czy tam niektórzy nazywają to V takie, tak, mamy to oczko nasze, ale tak naprawdę nasze oczko składa się z trzech nitek, czyli dwie górne i jedna dolna. I teraz żeby położyć te górne nitki tak, żeby nam stworzyły ten warkocz z przodu, naszym zadaniem jest złapać za tą trzecią dolną nitkę czyli normalnie słupek zaczynam, czyli nawijam nitkę na szydełko i łapię w ten sposób sobie tu od spodu, tak i przerabiam słupek jeszcze raz na kolejnym oczku. Oczywiście to wymaga trochę wprawy, tak? Na początku na pewno nie będzie to łatwe, zwłaszcza jeśli ktoś ciasno dosyć robi. No ale oczywiście, czyli mamy, tu mam dwie górne, tu mam jedną dolną i łapię sobie za tą dolną i przerabiam na tej dolnej słupek. No już zrobię tak. Proszę się nie przejmować, że teraz to się jakoś bardzo tu wyciąga, bo ostatecznie wszystko nam się po przerobieniu rzędu powinno ładnie ułożyć. Oczywiście to też zależy od rozciągliwości włóczki, więc też musicie mieć to na uwadze. Jeśli ktoś robi bardziej ciasno, może będzie mu trudniej zrobić, ale będzie miał mniej wyciągnięte to oczko też, tak? Okej. Okay. I doszliśmy do końca rzędu i teraz jestem na końcu rzędu, został mi ten jeden e, słupek. Tutaj niestety za dużo się pokombinować nie da, więc po prostu zwyczajnie wbijam się w to górne oczko. To był też właśnie ten pseudo słupek, też go zrobiłam sobie na początku, więc sobie tutaj wbijam nitkę. Szydełko, przepraszam. E, i zobaczcie, ładnie prosto mam. Tak? I teraz widać już tutaj. Ja tu pokażę bliżej może. Tak. E, widać jak ten to nasze tutaj się wywinęło ten nasz łańcuszek. I jest on wtedy ładnie położony na słupkach. Nie odstaje, tak jak tutaj, bo nie podnoszą go te dodatkowe nitki, tak? Tylko po prostu nam się odwrócił. E, I teraz to jest nasz przód. Tutaj wyszły nam e, słupki, jakby łapane, e, relief, e, tak? Odwracamy sobie robótkę i mamy nas, nasz przód. Teraz chcąc, odwrócić w drugą stronę, tak żeby żeby nam po tej samej stronie wychodziły zawsze te reliefy. No to tym razem działamy wbijając szydełko od tyłu. Co to znaczy? Dobrze, no to zakończyłam rząd. Wyciągam sobie nitkę, obracam szydełko, ze dwa razy tutaj sobie obrócę. Przy, znowu to robię ten swój taki nowy pseudo słupek, czyli <laughs> E, przy, przekręcam sobie, skręcam sobie to wyciągnięte oczko, przetrzymuję e, e, oczko na szydełku, przekręcam sobie szydełko, wbijam. I ładnie, prosto nam się tu linia tworzy. No i teraz. Chcemy odwrócić to w ten sposób, żeby nam znowu oczka się położyły. I tym razem wbijamy, yy, przeciągamy tą trzecią nitkę od tyłu, tak? czyli bijam szydełko pod oczko od tyłu i ciągnę za tą trzecią, o, jeszcze raz, przepraszam, bo mi uciekła kamerka, widzę. To jeszcze raz. E, jesteśmy tutaj, na, yy, biorę nitkę na szydełko, nabieram. I teraz tym razem od tyłu wbijam się w oczko, łapię, zahaczam sobie tą trzecią nitkę dolną, tak? I przez nią przerabiam oczko. Y, y, słupek. Jeszcze raz. Nawijam nitkę na szydełko, wbijam się od tyłu pod oczko, chwytam za tą trzecią nitkę i przerabiam szydełko. Tym razem też ładnie nam się to wywija. I w ten sposób mamy taki efekt. W tym golfie, który robiłam w tym golfie, który robiłam tutaj robiłam nieco rząd, tylko jakby co drugi rząd, tak? także. Też zwracam na to uwagę, że tutaj zobaczcie, nie idzie mi na, w każdym rzędzie, tylko jakby co drugi rząd ten warkoczyk sobie budowałam. Więc tutaj to już sobie musicie sami ocenić, czy chcecie robić gęściej, czy rzadziej, czy co parę rzędów. Po prostu tak wykorzystać sobie ten efekt jako dodatek do jakiegoś innego schematu, czy wzoru na komin. Także serdecznie polecam. Tak to mniej więcej się prezentuje. Można od przodu lub od tyłu łapiąc, tak naprawdę za tą trzecią dolną nitkę, trzecią dolną nitkę po prostu łapiemy sobie i przez nią przerabiamy sobie słupek. Oczywiście można też na półsłupkach to robić, nawijanych na przykład, to już w ogóle będzie fajnie, gęsto. Wszystko w zależności efekt będzie od wyboru włóczki, także można się bawić tym efektem. Myślę, że w miarę że tak powiem przerabiania można nabrać prawy, i nie jest to już takie bardzo trudne. A może dać ciekawe efekty. I doszliśmy do naszego pseudo słupka. No, pewnie gdybym się uparła, to tutaj znalazłabym trzecią nitkę i też to odwróciła, ale. To już mi się niestety rozdwoiła nitka od włóczki. No, nie złapało wszystkich, niestety. O, teraz złapię. O! I mamy zrobione dwa rzędy, tak? To jest taka grubsza włóczka, więc tak to się prezentuje. Ciekawy efekt. Także życzę Wam miłego dziergania. Mam nadzieję, że spróbujecie i pochwalicie się tym efektem na mojej grupie. Kala Art, Korotki i Róże. Także polecam serdecznie i zapraszam Was. Nie zapomnijcie subskrybować, napisać komentarz, pochwalić się swoją robótką. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.